dniu dzisiejszym przeszła przez Gniezno nawałnica z gradobiciem, w wyniku czego dość dużo posesji oraz ulic zostało zalanych. Praktycznie cały czas strażacy są w akcji, wiele zastępów ściągniętych do miasta, żeby pomóc w interwencjach. Do najtrudniejszej sytuacji doszło pod 3 mostami, gdzie otrzymaliśmy zgłoszenie, że jedna z osób uwięziona jest w aucie, które zostało zalane przez wodę. Po dotarciu do miejsca zdarzenia jeden z świadków dopłynął do tego samochodu, uwolnił tą panią z tego auta i trzymając się tego samochodu czekali na pomoc. Po przybyciu strażaków, strażacy dopłynęli do tej osoby, wsparli ją tam na tym miejscu. W międzyczasie zwodowano łódź wiosłową, na którą podjęto tą poszkodowaną i wydostano ją na brzeg.